Drodzy Państwo, witam wszystkich na drugiej części naszego sąsiedzkiego dialogu. Części, dla której taką inicjacją, inspiracją było wydanie książki w języku polskim po latach od czasu, kiedy ona się ukazała w języku litewskim. 10 Mariusza i Juliusza, Aleksandra Kuciusa, Anna Nasparanowska, Szlak Wieszcza. Tytuł nosi ta książka w języku polskim. Witam bardzo serdecznie profesora Juliusza Aleksandra Kuciusa. Który tutaj w Gdańsku na to już mam nadzieję, jak to się czuje, często jest. A w rozmowie, w debacie towarzyszysz nam będą brali udział Anna Kulakowska z Witamy Jest to znakomite grono tutaj zastępcy dyskusji do debaty, ale też takie grono jest po drugiej stronie tutaj wśród tego kręgu forum, więc mam nadzieję, że Państwo też będziecie brali udział w tej dyskusji, debacie, my ją tylko zagajimy. Chcę powiedzieć, zanim poproszę Juliusza, a Aleksandra Kuciusa o takie wprowadzenie do tej dyskusji, debaty, troszkę wytłumaczyć się, a to, troszkę powiedzieć, dlaczego taki tytuł Antanas Baranowska, nawet w tłumaczeniu ta książka na początku nosiła tytuł Antoni Baranowski. To jest ważna bardzo postać dla naszego pogranicza, dla Sejmu. Historycy, którzy siedzą w dokumentach historycznych, archiwach, raczej są oswojeni z nazwiskiem Antoni Baranowski. Natomiast dla nas tutaj na pograniczu od dawna mówiliśmy Antanas Baranowska z naszym Abanachem Syjnieńskim, jeśli tłumaczyliśmy jego utwory, czy publikowaliśmy czasem napisane po polsku, jego pieśni. Na przykład zawsze podpisywaliśmy go jako Antanas Baranowska. On się sam jako poeta podpisywał Antanas Baranowska, ale jako biskup syjnieński Antoni Baranowski, a co więcej, żeby jeszcze bardziej sprawę skomplikować i pokazać jego wieloimienność, nie tylko wielojęzyczność, to miał wizytówkę jako biskupa syjnieńskiego Antonius Baranowski, czyli z takim jeszcze łacińskim kontekstem tutaj funkcjonował na tym pograniczu. Dla nas jest to ważna kwestia, od razu pokazuje, że ta rzeczywistość na pograniczu jest dynamiczna, tak jak język jest dynamiczny. I wydawało nam się, że było naszym naturalnym odczuciem, dzisiaj, w tej dobie, powinniśmy polszczyźnie przyswoić litewskie brzmienie nazwiska poety i biskupa, który jest dzisiaj w panteonie litewskich poetów narodowych. To jest zresztą bardzo ciekawa kwestia do dyskusji, bo jak on się rozstawał z tym światem, pisze o tym Egidiusz Aleksandra Kuciusa, na jego pogrzebie chyba nie było żadnego Litwina. Odchodził z tego świata skłócony ze swoimi parafianami Litwinami. Natomiast kiedy kilka lat temu stawiano w Sejmach pomnik biskupa Antanasa Baranowskasa, to była to litewska inicjatywa i też cała dyskusja przy stawianiu tego pomnika w Sejmach, która toczyła się przez cały szereg lat na tym pograniczu, jakby ustawiała taką konfrontację właśnie, że to inicjatywa litewska, że to jest pomnik litewski, a Polacy mieli swoje inne pomniki, inne upamiętnienia. Więc to
100 lat, żeby zupełnie inaczej odbierano postać Antonasa Barabaskasa na tym pograniczu. Dlaczego tak się stało? Dlaczego są takie jego dzieje już poświęte? Bo im życie miał bardzo ciekawe i bogate i trudne na tym pograniczu, ale ono się nie skończyło z jego śmiercią w 1902 roku tutaj w Sejnach, gdzie cały czas rozwija, jest dynamiczny, jest żywy, jest przedmiotem dyskusji i właśnie pytania, czy opowiadania się, czym jest Antanas Baranauskas, do kogo należy, czy jakie to jest dziedzictwo. Dzisiaj jest tak, że o to dziedzictwo głównie upominają się Litwini, zarówno w Litwie, jak i tutaj, co też jest bardzo znaczącym czy szczególnym znakiem. Ta książka w języku polskim, napisana przez Eliusa tutaj, w naszym ośrodku w Sejnach, 10 lat temu, jest próbą wprowadzenia obszaru języka polskiego, refleksji polskiej, tutaj na pograniczu, jak w całej Polsce, tej szalenie ważnej postaci polsko-litewskiego poety, męża stanu, biskupa i intelektualisty. Ale znakiem czasu i przekonaniem jest, że wprowadzamy go już w litewsko brzmiącym nazwisku Antonasa Baranauskasa. No ale to jest jedna z kontrowersji, czy z rzeczy, o których warto dzisiaj dyskutować, która pokazuje, jak żywe dzisiaj, na dzisiaj są te postacie, myśli, idee, które towarzyszyły również jego życiu. To pytanie właśnie, na ile to dziedzictwo można odczytywać jako aktualne dzisiaj w naszej sytuacji polsko-litewskiej, europejskiej, jest przedmiotem naszej debaty, naszej rozmowy. I chciałbym, Eliusie, żebyś spróbował nas wprowadzić właśnie w ten kontekst, na ile Antonas Baranauskas jest ważny dzisiaj, aktualny dla nas. Dziękuję, Krzysztof, nie tylko za wprowadzenie, ale też za intrygę, bo ta książka nie powstała, bo nie napisała mu, jeśli nie intryga, pana Krzysztofa Czerzyńskiego. Propozycja przyjechać do Sejmu, trochę sobie pomieszkać, pogadać, poczytać, pomarzyć i spróbować z taką formą książki, która byłaby dostępna dla czytelnika polskiego w pierwszym rzędzie. Dla czytelnika polskiego. To było jak propozycja pisania nie dla swoich i nie dla siebie. Jeśli nawet to jest bardzo schematyczne przyjęcie. Powiedziałam tak, dlatego, że może być nigdy sam nie wziął się za taką biografię Baranauskiego, bo Baranauski nigdy nie był dla mnie jakimś bohaterem. Dla mego wcześniego romantyzmu, zmieszanego z takim ironicznym sceptycyzmem, Baranauski nie był bohaterem. Nie z powodu jakiegoś tam litewskiego nacjonalizmu, który był bardzo często przyczyną
ich jakoś pogranicznych. Granicy powstały później, umarł człowiek 15 lat przed. To jest, historycy bardzo często pisze tak, jakby dali swym bohaterom możliwość przewidywania przyszłości. Ale my wiemy, jak później zdarzyło. Oni nie wiedzieli. I Romowski też nie mógł tego przewidywać. I tak zdarzyło, że pozycje nie mające przed swymi oczami bohatera. Dla mnie bohaterowie walczyli w powstaniach. Mój romantyzm więcej do takich bohaterów zwraca. Ale potem znalazłem sobie tą intrygę i teraźniejszość dała intrygę. Teraźniejszość dała intrygę. Bo jak to zdarzyło? Jakieś cechy były, które oryginalne w tych czasach żywego Wrodeckiego były przyjęte jak jedna strona, ale polska postulat już jak druga strona. Człowiek prosto ma tym zmienić. Kolory, malory, wszystko zmienić. I to dla mnie było jak jakieś wyzwanie. Jak to mogło zdarzyć. Z swojej pozycji sceptycyzmu i specjalnie kiedy dekonstruuje się narrację nacjonalizmu litewskiego z czasów odrodzenia i późniejszych specjalnie, to też ja badałem trochę, myślałem nad tym, jak zdarzyło, że Litwini też spreparowali biografię Baranowskiego w takim sposobem, że został nie bywa część biografii, też jest odsunięta gdzieś. Mamy w podręcznikach Barnowskiego, mamy Borek Mikszanski i nic więcej. Tak często zdaje się, że różne narody robią tak z tymi kanonami w literatury i innych tekstów. Tak samo jak Donia Majtys na tym czasie też jest do biografii.
Ja tylko może na samym początek powiem, że dla mnie esencja działania, niezrozumianego działania Panowskiego jest wielką romantyczną utopią. Tak samo jak wyobrażanie, że jest możliwe rozwinięcie społeczeństwa dwóch, trzech języków, zrozumienie, symetryczne zrozumienie tych języków, wprowadzanie mszy dwujęzycznej. Strofa polska, śpiewanie strofa litewska dla wszystkich. I ta desperacja, z którą dostawał i czytał różne listy parafianie, nie tylko parafian, bo to jest wielkie biskupstwo, do mego miłego Gowna, czyli do Aleksoty, jeśli chcecie. Tak, tak, wiesz, w tym biskupstwie też. I kiedy przeczytałem tą retorykę tych, rozumiem, odłącz nas, Ojcze, odłącz. Nie do wytrzymania siedzieć się w jednym kościele, nie bijąc i słuchać i na polskim, i na litewskim języku przyszli. Nie do wytrzymania. Wszyscy byli przez. Mniejszość tylko zrozumiała całą ideę polskiego języka. Możemy to sobie wyobrazić, kiedyś mówiliśmy, dyskutowali w miloszowskich spotkaniach o wrażliwości językowej Czesława. Zrozumieć wiele języków. Nacjonalizmy i moc silniejszego zrobiła, że to poszło tylko w jednym kierunku. Myśmy nie mówili często na polskim języku, czy to znaczy coś. Tutaj na granicy. Ja opowiadałam typiczne takie wydarzenie. Gdzieś w Łodziejach stoi rodzina polska i tak łatwo mówię do sprzedawcy po polsku i to jakby naturalne, że tak jest, musicie zrozumieć. Ja jedzie do Ziega, litewskiej wioski w tej stronie i pytam coś po litewsku, wiedzą, że ludzie tak mówią po litewsku. I nie mam odpowiedzi na litewski język. Tylko potem, kiedy rozpoczynam swoją narrację na moim żółtko-polskim dialekcie, to ten czas potem ktoś mówi kalbiek lęturuszka, kalbiek lęturuszka. Coś takiego. Już po 100 lat. Co zdarzyło? Czy ta utopia jeszcze ma coś w swojej świadomości? Czy to jest w ogóle możliwe myśleć, rozmyślać? Paranowski był takim człowiekiem. Jego wizja, może w tej okazji ja powiem, że zgadzam z Piotrem Rosowskim. Pisał konceptualnie pierwszy w historiografii obu narodów o dwóch drogach odrodzenia narodu litewskiego. Nikt nie rozwinął tego, nawet on sam potem nie rozwinął. Jedna droga, tak samo jak my zwykle wiemy i czytamy, jest tym młodym nacjonalizmem litewskim od Kudirki, Wałszy i tak dalej, a druga reprezentowana przez Paranowskiego. Do kompanii. Absolutna mniejszość, porównając z tymi mainstreamami nacjonalizmów, też litewskim i polskim. Ale ja nie wiem, jak bezpośrednio, i moje badania, moje pisanie nie odpowiada na to, nie wiem, jak bezpośrednio obcował z tymi krajkami, z krajowcami wileńskimi. Nie mam materiałów i odpowiedzi na to.
konceptualne musiało tak być. Tylko takim sposobem możemy zinterpretować co robią Barbos. Bo wyobrażam sobie odrodzenie Litwy jak wielkie księstwo. Zrozumienie, że w takim państwie języki jest 3-4. Gdzie jest litewski język? On był oponentem nawet tego kierunku językowego, który rozpoczął Jabłoński. On myślał, że może liczba franka w takim wielkim państwie, w wielkim sensie będzie polski język. Że Litwini może będzie mówili, kontynuowali z tym dialektem. Sam Barnowski był piękny dialektolog i mówił na może 12 dialektów litewskich i żmudzkich też. I tak zrozumiał, bardzo skomplikowaną strukturę. Jakie teoretyczne jego podsumowania tu pracowali było? Nie ma tekstów, będą ja zrekonstruował. Ktoś musi odgadać. Ale kiedy pytasz, co teraz, mieszkając razem bez tych granic, mieszkając razem w atmosferze Schengen, co może, jakie pryncypialne podejście mogą być odnowiane, odrodzone, to może wrażliwość językowa. Rozpoczynając od takiej arystokratycznej podstawy miłoszowskiej i kończąc katolickiej podstawy baranowskiej. Tylko czy to jest możliwe? Ja nie jestem ani prorokiem, ale nie jeszcze. Chcę tylko nawiązać jeszcze do tego kontekstu wydarzeń w Kościele, to znaczy wprowadzenia przez Baranowska statu językowego przy i całej kontrowersji wtedy związanej z tym. Wiemy, że nawet do jego chodziło o kościoła. To jest właśnie ta sytuacja, kiedy wspólny kościół katolicki nam Polakom i Litwinom stał się przestrzenią konfrontacji, bójki, konfliktu. No i to głównie nam właśnie na poziomie językowym się objawiało. To, co się dzieje dzisiaj, znaczy tutaj w tej naszej przestrzeni pogranicza, czyli takie, my to nazywamy mszami ekumenicznymi, ale one właśnie są u nas proselitewskie, to znaczy to, co żeśmy rozpoczęli tutaj na początku lat 90., żeby robić takie msze, w których uczestniczą i Polacy, i Litwini, a też przyjeżdżały góry z Wilna śpiewające gregoriańską wcześniej mszy, czyli był ten kontekst łaciński. To była taka próba pojednania na nowo, czy jakby oswojenia się z tymi językami i znalezienia w kościele wspólnej przestrzeni spotkania i rozdzielenia. Rzeczywiście jest tak, że Polacy mają swoją mszę, Litwini mają swoją mszę i właściwie żyją osobno. Teraz w kościele w Brzegarach istnieje taki proces, rodzi się taki proces pracy z chórem, którą tam prowadzimy Małgosia, Wojtek Szreder. Mieliśmy pierwsze otwarcie tego programu teraz podczas Wielkanocy, że dramat liturgiczny, który razem żeśmy przygotowywali na święta ze starszymi ludźmi, głównie z Rzega, Różnicy, Krasnogródy i tych okolic, był i w języku litewskim, i w języku polskim, też nawet i wspólnie. To było bardzo duże przeżycie rzeczywiście dla nas wszystkich. Więc troszkę z tego ducha Baranowskasa staramy się dzisiaj pielęgnować czy odradzać, bo wydaje nam się, że on jest właśnie bardzo współczesny, tak? Bardzo naturalny. To, co powiedziałeś, że to jest operowanie na bardzo skomplikowanym jakby materiał.
wiara, że to jest to, jak on był jednocześnie miłośnikiem dialektu, gospodarzem języka litewskiego, pracownikiem nad gramatyką litewską, jednocześnie nie przeszkadzało mu do rozumienia, że musi istnieć jakaś lingua franca, prawda? Dzisiaj to lingua franca to już nie jest język polski, jest język angielski bardzo często, ale ja się ciągle na pograniczach spotykam z ludźmi, którzy nie chcą, znaczy z patriotycznych powodów właśnie, łączyć tego, to znaczy język angielski jest jakimś wrogiem, okopują się, nie chcą być kompetentni wielojęzykowo, bo uważają, że to zagraża ich tożsamości i tak dalej. To jest jak najbardziej dzisiaj współczesne pytanie. Ta świadomość Lorana wskaza, że to nie przeciwstawia się sobie, prawda? Że to, że często w moim przekonaniu małe języki ocalają, mogą ocalać dlatego, że istnieje lingua franca. Czyli, że nie trzeba, bo jeżeli nie ma lingua franca, to wtedy trzeba walczyć na język. I wtedy się asymiluje, prawda? Natomiast paradoksalnie czasem się wydaje, że jeżeli jest wspólny danys lingua franca, to on może być ciepły dla ocalania małych różnych kultur i języków. Prawda? Jeżeli się to dobrze oczywiście tym gospodarzy potrafi w tej skomplikowanej sytuacji być właśnie wielojęzycznym. No to są, wydaje mi się, rzeczy, do których bardzo szybko powracamy. To pytanie, które zadałeś, na ile Baranowska jest związane, czy wiedzieć o krajowcach, czy nie. No nie jest też pytanie w drugą stronę, na ile krajowcy wiedzieli, że istnieje taki Baranowska z tych seminarów i że na ile mogą te sojusze zaistnieć. Wydaje mi się, że tej komunikacji nie było. Nie przypadkowo my dzisiaj do tego dziedzictwa krajowego, jako no, współczesnego, nowoczesnego, powracamy. Co to znaczy, jak to przekładać? To jest osobne wasze pytanie. Może Dariusz, ty byś teraz spróbował się włączyć do tej dyskusji. Dariusz, na ile właśnie to dziedzictwo Herbaczewskiego, którego jeszcze tutaj dodałeś, Romera, innych, może być aktualne dzisiaj? No i sam to, o czym powiedział Krzysztof, ten fenomen krajowości, koncepcji krajowej, on jest właściwie charakterystyczny tylko i wyłącznie dla ciągłego wyboru. To był koniec XIX wieku, pierwsze lata wieku XX i właściwie zamarł już w okresie dwudziestolecia kolejnego z małymi wyjątkami. To był przedmiot Wileński, Ludwika, gdzieś tam na peryferiach Rzeczpospolitej Polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego. Gdzieś na peryferiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego tworzyła w zaciszu domowego miru na nowego mieszkania Konstancja Zmiernik. Kobieta wybitna, która zajęła się historią Litwy, ale też za największe jej dokonanie należałoby uznać jej publicystykę polityczną. Gdy pisała o koncepcji krajowej i o tym, jak widziała tą koegzystencję narodów na obszarze tak złożonym, multikulturowym, multinacjonalnym, jak Wielkie Księstwo Litewskie. Pojawia się oczywiście pytanie, czy taki fenomen, idea współżycia pod jednym niebem, pod jednym datem wielu narodów, Polaków, Białorusinów, Litwinów, Żydów, Łotyszy w jakimś sensie, był wariantem realnym. Znaczy to się mogło, proszę Państwa, w dobie, kiedy nasilały się ruchy nacjonalistyczne w całej Europie, nie tylko tutaj na tym obszarze, czy ten fenomen mógł przetrwać. Jak się na to patrzy, to trudno jest udzielić się do znacznej odpowiedzi. Czy taki fenomen mógł istnieć nadal, czy mógł przetrwać? No, te wydarzenia realne, które miały miejsce, spowodowały, że właściwie koncepcja krajowa pozostała niezrealizowana i też ideą bardzo piękną. Ale być może nadszedł czas, żeby do tej koncepcji w jakimś innym wymiarze wrócić. Bo tak jak tutaj
do czego dzisiaj w sferze ideowej należy wracać. Krzysztof Kuchowski, dołączysz się do tej dyskusji o aktualności krajowej idei? Toczyła się bardzo żywa dyskusja na temat tego, czy
biskup, czym jest biskup Barnabas. I kiedy się patrzyło wówczas i dzisiaj patrzy na tę dyskusję, rzuca się w oczy przede wszystkim kompletny nonsens tego pytania. Ponieważ nie da się powiedzieć, jest nasz, jest wasz. To niemożliwe zwyczajnie i w takim wypadku jest ta trzecia jeszcze droga, nie na tak, nie na nie, tylko na nie wiem. W tym wypadku na pytanie to, czyj był biskup Barnabas, trzeba powiedzieć nie wiem. Jego samego chcielibyśmy zapytać o zdanie. I pewnie w naszych czasach odpowiedziałby, że jest własny, wspólny tutaj, tutejszy. Znowu zataczam koło w tym nowoczesnym. Ważne by było rzeczywiście, żebyśmy potrafili powiedzieć o nim na wasz, ale w takim sensie obejmującym całość Antanasa Barnabaskasa i to, o czym mówił na początku Epidius, czyli jak on był kastrowany poprzez różne nacjonalizmy czy wąższe opcje, wybierano z niego to, co się podobało i odpowiadało do takiej krzywdnej koncepcji, czy ideologii. Nie mieścił się cały i to mamy ten problem tak samo z Miłoszem, jak i z wieloma innymi ludźmi pogranicza, że w tych naszych wąskich ramach dwudziestowiecznych, które żeśmy wyznaczyli na tożsamość, na przynależność, oni się nie mieścili. No i to jest właśnie ten moment, w którym my odkrywamy, że nam również te ramy nie wystarczają. Że to jest ten moment, kiedy my, tworząc pogranicze, myśląc o współczesnej Europie, myśląc o przyszłości Litwy i przyszłości Polski, bo to też przecież tego dotyczy, obserwujemy, że te ramy musimy poszerzyć, żeby spełnić się, czy być prawdziwi. I co ciekawe, właśnie to dziedzictwo nam dzisiaj pomaga. Tak? Możemy znaleźć jakąś tradycję, jakąś linię, do której się odwołamy. To jest wielojęzyczność, o której Egidiusz wspominał, ale to jest też inne rozumienie tożsamości czy obywatelskości, prawda? Które żeśmy na tych rozdrożach XX wieku sprowadzili do bardzo wąskiej narodowo-językowej opcji, wykluczającej kogoś, kto nie mówi w danym języku na przykład. I tutaj jest ta kwestia, myślę, ważna dla litewskiej historii. Że wiele osób, które nie mówiło językiem litewskim, a mogłoby mieć tożsamość litewską, czy uchodzić za właśnie obywateli Litwy, byli z tego obszaru wykluczeni z tego jednego powodu czy kryterium językowego. Są oczywiście również inne. My teraz odkrywamy, no było to przez XX wiek jednak ukrywane. Krzysztof Głowacki, który się tutaj w Sejnach wychował, bardzo dobrze o tym wie, różne rodzinne powiązania, tak, że to nie są tylko sprawy języka, ale to są sprawy rodzin, które ukrywały, czy nie mówiły o tym, że mają część rodziny litewską, polską, białoruską, żydowską i tak dalej. XX wiek wymazywał, zakazywał, tabuizował. I teraz jakby pracując nad pamięcią, nawet z młodymi ludźmi tutaj, cały czas uczestniczymy w procesie, kiedy oni odkrywają, będąc, no nie wiem, na przykład taką polską, byśmy nawet powiedzieli nacjonalistyczną rodziną, że jakiś wujek czy jakaś ciocia byli Litwinami i tak dalej, że to pojęcie rodziny nawet, prawda, jest znacznie szersze niż do tej pory, prawda, tak, niż je rozumienie. Jak to jest, Antanasie, z twojej perspektywy? Historyka, który też tym okresem XIX-wiecznym się mocno zajmuje, ale jednak interesuje się, czy angażuje w sprawy współczesne. Jak to dziedzictwo mamy odczytywać? Ja chcę kilka zdań powiedzieć jeszcze jako historyk XIX wieku. Sam jestem pochodzenie z Litwy Wschodniej, z Wileńszczyzny, powiat święciacki, rodak był
Tak. Gławę Olsztyńskim. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, Antonasie, że my tutaj rozmawiamy, jak Polacy mówią baranowskie, jak Litwini mówią baranowski. Jak tak? To jest problem dialogu. To problem tłumaczenia, jak to powiedzieć, nie językowego nawet, a kulturowego, mentalności. Myślę, że żyjemy już chyba 100 lat, kiedy w naszych jedna rzecz, żeby biskup mówił językiem litewskim czy żmudzkim,
Jak? Śpiewaka, ojcze śpiewaki, gdzieś programowe, programa odrodzenia narodowa kulturalnego Litwina. Ja z pamięci zacytuję kilka słów. Wszystkie nauki świata Litwinom podam. Wszystkie książki i pisma świata na litewski będzie tłumaczył. Litwini będą prowadzili drogę we wszystkich naukach na cały świat, oczywiście. Ten program już nie będą spełniony. Odrodzenie językowe, kulturalne, języka litewskiego.
nie był za to w stanie. To, i próbował coś ratować, ale nie oczywiście nic. Nie wyszło z tego i emigrował. W latach 70. ilegalnie emigrował i na mnie na jego pomniku Rakowicz Przemysławu napisano zmarł w 82 roku. 19 wieku napisano badać przeszłości Litwy. Z Białorusi pochodził oczywiście, ale też jak ona dzisiaj dla nas się okazuje żywa, bo często
krajowcom Balanowska-Sowie zarzucano, że oni są tacy utopiści, to znaczy oderwani od rzeczywistości. Rzeczywistość, bo później byśmy powiedzieli, konieczność historyczna, tak zaczęła się nazywać, była po stronie nacjonalizmu. To był czas na to. Tyle, że dzisiaj mi się wydaje, że my nie odkrywamy na tyle idei krajowej jako atrakcyjnej ideologii, a odkrywamy ją też dlatego, że ona paradoksalnie była bliżej życia. Znaczy była bardziej organicznie. To nacjonalizm był ideologiczny. To nacjonalizm wprowadzał sztuczne podziały i sytuacje. Natomiast krajowcy tak naprawdę byli blisko gruntu tego, jakim życie było, prawda? I nie zakładali. Byli właśnie, ja bym chciał to powiedzieć na początku XX wieku, że to krajowcy byli realistami, bo i dlatego nam dzisiaj do nich blisko, kiedy ideologie okazują się krótkotrwałe, prawda, kiedy okazują swój jakby sztuczny, narzucony żywot, a to, co organiczne, jednak ma moc trwania, może też w tym ich siłach. Chciałbym teraz oddać głos Państwu do dyskusji. Leszek Szaluga, jeśli się zgłasza, bardzo proszę. Właściwie nie wiem, czego zacząć, wszyscy się przedstawiają. Może wspomnę tylko jednej rzeczy ważnej w tych okolicznościach, że ja pochodzę z rodziny, która ma głębokie żółckie korzenie. Moje prawdziwe nazwisko jest żółckim nazwiskiem, jest nazwisko Wierprza. Się posługuje pseudonimem literacji. To może tyle na marginesie tej dyskusji, jeśli chodzi o Baranowskiego. Czyli on jest. On jest swój, proszę Państwa, tak jak każdy z nas jest swój. Ja tu jestem w mniejszości wobec Was wszystkich, tak jak każdy z Was jest w mniejszości wobec reszty. Otóż Baranowski pisał w swoim własnym języku. Jaka była jego sygnatura? Baranowskas. To była jego osobista sygnatura, a pisał, jak każdy poeta, pisał we własnym języku. Jeżeli jest utopią, tylko jedno z humanistycznych utopii, że w każdym z nas jest poeta. A myślę, że w każdym z nas jest poeta, tylko potem go zabijamy. To Baranowskas w tym rozumieniu, który Krzysztof był bliski temu, co organiczne, temu, co naturalne. Był sobą. I próbował tę osobowość przenieść przez politykę. Przecież to wspomnienie o tym, że gazety warszawskie były bardziej cenzurowane niż litewskie, jest bardzo ważne, ponieważ ani jedna, ani druga strona ewentualnego konfliktu polsko-litewskiego nie była suwerenna. Obie były niesuwerenne. Obie w dobie kształtowania się państw narodowych w XIX wieku byt narodowy przyniósł język, przyniósł literaturę, przyniósł kulturę, bo nigdzie tego nie mogły zrealizować, bo bytu politycznego nie miało, nie mogły uprawiać realną politykę. Język był realną polityką, walka o język była realną polityką. Wspomnę tylko o naszych przyjaciółach z Ukrainy, że wtedy, w 30 latach XIX wieku, odbyła się tam bardzo ważna wojna alfabetowa. Przegrana przez zwolenników łacinki. Pomyślmy sobie, gdzie by była Ukraina dzisiaj, gdyby łacinnicy zwyciężyli. Popatrzmy teraz na to, co się dzieje w Ukrainie dzisiaj, gdzie ten palimpsest językowy, który się tam odbywa, nie dzieli według nacji dokładnie. To jest bardzo skomplikowana struktura pogranicza, historycznie podzielonego jeszcze bardziej niż tutaj. Teraz wracając do tradycji, bo ja bardzo skrótowo chcę parę rzeczy rzucić. Wracając do tradycji, jak to jest z tą świadomością czy tożsamością litewską? Z jednej strony mamy tą pamięć, głęboką pamięć Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ale jaki język był dominujący w Wielkim Księstwie Litewskim? Nie biały, ruski. To był ten język. To był ten język, który zresztą obowiązywał również w Polsce. Znaczy w pierwszej Rzeczypospolitej. Bardzo ważna, bardzo ważna okoliczność. Później Unia Polsko-Litewska, prawda, gdzie to rozwoju już dominującym językiem był język polski. Zawłaszczenie w pewnym sensie kultury litewskiej przez Polaków. Prawda? Wyciągnięcie inteligencji, to co mówił bardzo śmiesznie kiedyś. Ja uwielbiam ten cytat z Piłsudskiego, że Polska jest jak obważanek, prawda?
w środku pusta, a najciekawsze rzeczy się dzieją po brzegach. I tak rzeczywiście trochę było, na to, co pochodzi z kresu. Jak się czyta Stępowskiego, to jest oczywiście inny, to są te kresy południowe, to on tam opowiada o wielojęzyczności, która na czym polega? Na biernej znajomości innych języków, przy dobrej znajomości własnego czy dwóch języków, prawda? Aktywnej takiej. Ale on opisuje tam taką sytuację, że jechali pociągiem, Węgier, Czech, Polak, ktoś tam mówiący po rosyjsku z akcentem odeskim, on teraz rozróżniał te wszystkie akcenty. Mówi, każdy mówił w swoim języku, myśmy się rozumieli. Otóż jaka jest idea stara bardzo z przełomu XVIII-XIX wieku, takiego kolesia, który się nazywał Stanisław Staszewski. Że języki i kulturę sąsiadów trzeba znać. Prawda? To jest podstawa. A jaka jest dyrektywa Unii Europejskiej obecnie? Znajomość po szkole, znajomość czterech języków, w tym trzech być może kierunków. Ale wtedy dopiero się wytworzy to tożsamość. Przy czym oczywiście to wnioski w regionach będą różne języki. To jest oczywiste. Ale to się w naturalny sposób kształtuje. Jeżeli mówimy, że my jesteśmy w okresie ponowoczesnym, my również w pewnym sensie, w sensie rozumienia polityki w XIX wieku, jesteśmy po politycznym czy postpolitycznym. Ale w tym sensie nie mówię, że polityka jest odrzucona, bo ona będzie istnieć zawsze. Tylko się zmienia samo jej pojęcie, zakres funkcjonowania i tak dalej. Prawda? Przeniesie się bardziej być może w samorządy, w te takie struktury bliższe człowiekowi, niż w te struktury wysokie. Natomiast ona będzie istniała. To, co jest istotne w tym wszystkim, to to, żebyśmy wiedzieli, że każdy z nas mówi w swoim własnym języku. I że to określa naszą tożsamość, a te wszystkie przynależności grupowe, one się kształtują i się zmieniają. Proszę Państwa, każdy z nas zaczynało swoje życie w jakimś kręgu znajomych. Potem ten krąg się zmieniał. Nakładały się na siebie w biegu czasu. Ale ten krąg, w którym jesteśmy teraz, bardzo rzadko ma coś wspólnego z tym, z którym, w którym byliśmy 30 lat. To jest naturalny proces, tak się żyje. I tak będziemy żyli, tak żyją społeczeństwo. Myślę, że to jest ta perspektywa, którą krajowcy wyznaczają. Prawda? To jest ten horyzont indywidualnego życia. Czyli to, co jest jakby taką podstawową sprzecznością tych dwóch systemów, systemu europejskiego, który ewoluował od jedności katolickiej do suwerennej jednostki, prawda? I systemu samowierzchnia. Gdzie jest jednostka niczym, jednostka zerem, jak pisał Majakowski. Prawda? I to jest ta perspektywa, ta indywidualna perspektywa, to jest perspektywa wyznaczana przez krajowców ponad tymi dyskusjami narodowymi. Dziękuję. Dziękuję, Leszowi Szymulce, też za to, że przywołałeś ten kontekst ukraiński do naszej debaty, bo ja też nie jestem w stanie się od tego opędzić. Kiedy słyszę nasze wypowiedzi, to jak przywołujemy Baranów z Kasa dzisiaj, z tym, co się dzieje obecnie na Ukrainie, jakimi argumentami szanuje Rosja, jakie są problemy właśnie z rosyjskojęzycznymi obywatelami Ukrainy i tak dalej. No to są bardzo gorące problemy, które tam muszą być rozstrzygane w takim napięty sposób, tak jak one się tutaj na Ukrainie rozstrzygały i decydują. Ja się nazywam Jerzy Nazaruk, jestem mieszkańcem Sele i to jedyne moje rekomendacje, które chciałbym to dzisiaj Państwu przytoczyć. Otóż proszę Państwa, wspomniany mój przedmówca wspomniał o Stępowskim. To jest bardzo ciekawa postać i on wspomina o posiadaniu kultury na prawach intencjonalnych. Moim zdaniem dokładnie tak samo i Litwini, i Polacy, i jeszcze wiele innych narodowości żyjących w tym miejscu Baranowskiego posiadają na prawach intencjonalnych, czyli takich, że nic nie zmieniamy i nie przypisujemy sobie jakiegoś dokładnego przynależności narodowej do twórczości, do tych praw, które głosił ten artysta.
ja chciałbym powiedzieć z pozycji Sejmenizanina, jak my odczytamy Atanasa Baranowskasa, Antoniego Baranowskiego. Nam przede wszystkim to jest wielki biskup. To jest wielki naukowiec, którą moim zdaniem jest, to jest najważniejsza postać w historii, całej historii Sejmu. To bez wątpienia. To jest osoba, która jest rokrocznie w sierpniu przypominana jako fundator pięknych, wielkich organów, które wykonał Jonas Garlawiczus, ale na zlecenie właśnie Baranowskasa. To jest twórca Lasku Konektyńskiego, tego wielkiego dzieła, który jest dość popularny znany. Ale to jest również jakiś taki sposób myślenia. Kilka lat temu społecznicy w Sejmach i w Łodziejach zaczęli wydawać pierwsze w historii Litwy i Polski. Pierwsze chyba na pograniczu wschodnim wobec całej Polski dwujęzyczne pismo społeczno-literackie. To pismo było robione, miałem zaszczyt dowodzić tym projektem, także bardzo się chcę tym pochwalić. To pismo było tworzone przez dwie redakcje, które funkcjonowały w Łoździejach i w Sejmie. Było to pismo, było to Gałałusis. I to było pismo, które po raz pierwszy mówiło w dwóch językach o problemach dotyczących dwóch narodów, ale bardzo bliskich, takich znajdujących się niemal w takim kontekście zupełnie bezpośrednim. Co jest ważne? W Łoździejach ja, osoba zupełnie tam nieznana, z powodu pisma byłem rozpoznawany na ulicy. I to jest, proszę Państwa, jakby bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne. Innym, proszę Państwa, takim doświadczeniem, też myślę wynikającym z myślenia Atanasa Baranowskasa, to jest niedawno projekt robiony przez swoje dwie szkoły, średnie Łoździej i Sejm, które nazywał się TMM, Transgraniczne Media Młodzieżowe. Młodzież informowała siebie nawzajem, co się dzieje po dwóch stronach granicy w odległości 100 km, że możesz tu przyjechać i być. Pisała o eventach, które się odbywają, o dyskotekach, o koncertach, o takich różnych rzeczach. Wydawały to w dwóch językach. Tworzyły wspólne radio internetowe i przygotowywały sobie wzajemne playlisty, które grają w tym radiu. A także, proszę Państwa, dzięki Krzysiowi, przepraszam, profesorowi Krzysztofowi Baranowskiemu, wydali taką książkę, którą skrót książek w postaci skryptu z wielkiego dzieła właśnie Krzysztofa Litwomanii i polonizatorzy. I ta książka posłużyła do przygotowania świetnych lekcji na temat Litwinów i Polaków. Ten podręcznik jest wciąż do pobrania w internecie. Można to sobie zobaczyć. Można miejsce na notatki. Świetne spotkania. Czyli ten duch na co dzień, tego takiej potrzeby, bezpośredniej potrzeby, ale wśród społeczności lokalnej, na najniższym poziomie. To jak wspominało się o tym człowieku, który mieszkał i mówił w czterech językach, czy to w Sarajewie, czy gdzieś indziej, ta potrzeba współdziałania i współkontaktu i rozmowy jest tak duża, że tu nie wchodzą sprawy jakieś narodowościowe, jakieś zaszłości historyczne, jakieś... Tą sprawę chciałbym, żebyśmy rozpatrywali w takich właśnie dwóch kategoriach. Jak ten problem widzi społeczność lokalna, te małe grupy, jak widzi młodzież, jak widzą ludzie inni, którzy po prostu żyją z tego, że się kontaktują ze sobą i jak jest to postrzegane z tej warstwy historycznej, z tej perspektywy Warszawy czy Wilna, czy tak dalej, i tak dalej. To moim zdaniem byłoby też bardzo interesujące, co przesłanko, żebyśmy mogli o tym porozmawiać. I jeszcze jedno. Wróćmy może do tego i zacznijmy mówić, jak te idee, które Baranowskas głosi, jak ta postawa, jak to zachowanie, jak
a także historia tego człowieka jako Baranowskiego, jak ją odczytać dzisiaj, jak ją wykorzystać dzisiaj do budowy kapitału społecznego, do budowy relacji, do budowy wzajemnego zaufania. Jak przełożyć język Baranowskasa i myśli Baranowskasa na dzień dzisiejszy? To jest nam najistotniejsze i najważniejsze. Oczywiście ważne są, dlaczego takie było i tak to się wszystko zdarzyło, ale myślę, że bardziej byśmy byli zadowoleni, gdybyśmy nauczyli się czytać Baranowskasa, zresztą i innych dzieł wielkich z tego okresu, w językiem dzisiejszym. Dzisiejszym sposobem, w jaki sposób po prostu na zwyczajnym świecie wykorzystać te prawdy dzisiaj. Dziś nie tylko na tej zasadzie, że był konflikt, że byli, że ale obok byli ludzie, którzy współpracowali z Atanasem Baranowskim, z Krasem. I były świetne efekty, były świetne osiągnięcia i może o tym więcej byśmy może wspomnieli, a nie uzasadnili, dlaczego on jest zapomniany. Przywołajmy w takim razie, jeśli jest zapomniany. Dziękuję. Dzięki za to też przywołanie lokalnego tutaj kontekstu i swoich konkretnych praktyk w duchu Baranowskasa, które realizujesz tutaj na pograniczu. Kto jeszcze z Państwa by chciał się włączyć do rozmowy? Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja byłem od początku w tej dyskusji. Przepraszam, że zasłuchiłem, ale słucham w tej chwili tych wypowiedzi. No powiem, ja reprezentuję Synieckie Towarzystwo Opieki na Zabytkach, jestem wiceprezesem. Z postać biskupa Antoniego Baranowskiego, bo tak będę się wyrażał, jest dla nas bardzo bliska. I muszę powiedzieć, do tej pory, jak oglądam wszystkie publikacje biograficzne na temat biskupa Antoniego Baranowskiego, one są bardzo niepełne. One jakby pisane są pod zamówienie obecnych czasów. Natomiast od historii, od pewnej rzeczywistości nigdy nie uciekniemy. I pozwoliliśmy sobie tutaj w ramach Synieckiego Towarzystwa pewne badania biograficzne przeprowadzić na temat biskupa Antoniego Baranowskiego. No, wychodzą bardzo ciekawe fakty, szczególnie ostatnie dwa lata jego życia, kiedy on jest w zasadzie zniewolony fizycznie, już nie jest taki sprawny, bo miał wylew. I przywołuje na swego osobistego sekretarza, młodego kleryka, późniejszego arcybiskupa wileńskiego, Romualda Jałbrzychowskiego. I zawiązuje się wielka przyjaźń między tymi dwoma postaciami. Ta przyjaźń jest tak głęboka, że na swego jakiegoś wykonawcę testamentu powierza osobie Jałbrzychowskiego, młodemu Jałbrzychowskiemu. Oczywiście to rodzi rozmaite sensacje, powiedziałbym, w środowisku właśnie budzącej się inteligencji litewskiej, ale ta decyzja biskupa, świadomo, jest bardzo wymowna. Co spotyka Jałbrzychowskiego później, powiedzmy sobie, jakie konsekwencje ponosi, to też jest bardzo wymowne. I kto się upomni o pamięć o biskupie Baranowskim? Jest okres właściwie prawie 60 lat zapomnienia. No niestety upomniał się o pierwsze upamiętnienie publiczne. Ówczesny biskup już umrzeński
i kazał powiesić tablicę w katedrze Synieńskiej. Jego następcy po biskupie Baranowskim nie chcieli pamiętać. To jest też bardzo charakterystyczne. W tych biografiach, które są teraz publikowane, nie wiem, czy to ostatnio nie czytałem, ten moment jest bardzo pomijany. Oczywiście jest to postać, jeżeli chodzi o biskupa Baranowskiego, nietuzinkowa. On się nie mieścił w tych pewnych formatach i kościelnych, i społecznych, i tak dalej. No ale proszę Państwa, jeżeli mówimy o tej postaci, to nie możemy mówić słowo Baranowski. Bo to nie była postać świecka. Jak mówimy o biskupie Kraśnickim, to mówmy, szanujmy jego posługę, którą poświęcił się jako biskupowi i dalsze przedawajmy przydomek biskup. Bo to taka jest zasada, jakaś taka elementarna kulturowość. Wypada powiedzieć. A jeżeli mówimy biskup, jeżeli prowadzimy dyskusję w języku polskim, to niestety musimy mówić biskup Antoni Baranowski. Bo w spisie biskupów rzymskokatolickich biskupa Baranowskasa nie ma. Może moja wypowiedź jest trochę tak szereg Państwa kontrowersyjna. No ale pewne fakty są faktami i ich nie możemy pomijać. I bym apelował w ramach pewnej tolerancji uszanować jego poświęcenie kapłańskie, jego drogę. Poświęcił się, jego to był wybór świadomy, że los sprawił, że został biskupem. Prawda? I całe życie się popisywał jako osoba świadcząca do czynności prawdy, jak Antoni Baranowski. Dlatego używajmy prawdziwego jego imienia. Jeżeli chodzi o nazwisko Baranowski, proszę Państwa. Skąd one się wzięły? No, weźmiemy Henryka Szlachty, Tatarskie Wydzielo Księstwa. No to od razu sobie mam odpowiedź. Prawda? No, trudno dzisiaj prowadzić badania antropologiczne, ale jeżeli patrzymy niektóre zdjęcia na biskupa Baranowskiego, te rysy tatarskie twarze jego występują i konotacje rodzinne są pochodzenia tatarskiego. Prawda? Jak wielkie księstwo litewskie było przemieszane rozmaitymi tkankami narodowościowymi, tak samo w tych naszych rodzinach przenikał ten wielonarodowościowy czy wielokulturowy, jakbyśmy nigdy określili, że biskup Antoni Baranowski miał pochodzenie swoje praplasta, korzenie tatarskie. I to nie jest żadna tajemnica, prawda? Myśmy jako Synieńskie Towarzystwo wystąpiliśmy, chcemy dotrzeć do pewnych dokumentów w Watykanie, właśnie, które laudował go jako biskupa. W owym czasie, no proszę Państwa, w XV wieku, no Kościół był taki demokratyczny, że tam zwykłej chłopskiej krwi na biskupa nie umianowano, mówiąc tak otwarcie. I tam można było wiele rzeczy odpowiedzi na pewno tych dokumentach watykańskich zyskać. No, czy się uda, to trudno jest powiedzieć. Proszę Państwa, na pewno osoba biskupa Antoniego Baranowskiego zasługuje na wielką cześć i przypomnienie. Przypadł jemu bardzo trudny okres tutaj sprawowania posługi tej pasterskiej. I te dwa żywioły, polski i litewski, zaczęły mówić do swojej tożsamości. On był w pojedzie, który chciał to wszystko jakoś pogodzić. No ale żywioły pracują w swoim mechanizmie. I w zasadzie jego przyspieszona śmierć
ci młodzi krajowcy nie chcieli tego słuchać w pewnym momencie. On to przeżywał bardzo. I te ostatnie lata jego tutaj pasterzowania, no mi się wymagają jeszcze głębszych badań, żeby dotrzeć do istoty jego osobowości. No może nie będę przedłużał. Dziękuję bardzo. Polecam lekturę książki profesora Egidiusa Aleksandra Wyciusa. Tam się pewnie wiele tych informacji, o które pan tutaj prosi, pojawi. Ja powiem osobiście, bo nie było pana w tej części, kiedy mówiliśmy o dlaczego Adana Zbranowska, ale się cieszę. Mam jakąś taką satysfakcję, że jest też środowisko tutaj Stowarzyszenia Opieki nad Zabytkami, które się tak upomina o biskupa Baranowskasa w Sejnach, jego pamięć. Tego zabrakło wcześniej, kiedy budowano pomnik biskupowi. Tak jak powiedziałem, to była głównie inicjatywa litewska. Jeżeli się teraz możemy z tymi inicjatywami spotkać i razem pracować nad pieczą, nad pamięcią o poecie i biskupie, to tym lepiej. Tak? A to jak będziemy mówić, wymawiać jego nazwisko, no w moim przekonaniu, w litewskim brzmieniu to jest fakt, tak jak on istnieje dzisiaj w świadomości. Tak? On jest w pantonie narodowych poetów litewskich i to społeczność litewska głównie o pamięć o nim się upominała. Tak? I to, że my tego nie mamy, że nie ma go w ogóle w polskich podręcznikach, w szkołach, i tak dalej, i tak dalej, no to też coś mówi. Jakieś lekcje żeśmy nie odrobili. Może powinniśmy bardziej się do tego przyłożyć. Ta książka Egidiusa Aleksandra Wyciusa po polsku teraz będzie jakby takim krokiem, myślę, w tą stronę, żebyśmy tą wspólną pamięć się również upominali z polskiej strony. I to tym wspaniale. Jeżeli będziemy się kłócić o naszego Baranowskasa, Baranowskiego, to świetnie. Znaczy, że będzie żywy. Nie, ja też tak żartem mówię, tak. Ja mówię o pewnych rzeczach, proszę Państwa, bezspornie i tutaj nie można pewnych rzeczy pomijać, bo jeżeli byśmy zwróciliśmy się do Watykanu, zapytali się, czy biskup Baranowskas istniał, no to oczywiście przyjęli negatywnie, że był biskup Antoni Baranowski. Ale my o tym nie można roześmieszać. Zawsze trzeba go rozpatrywać jako jedność, jako biskup Antoni Baranowski. I jego, powiedzmy, osobowość jest całością. I nie można mówić, że on miał tylko tutaj elementy te świeckie. Nie, to trzeba patrzeć w całej pochwacji jego życia. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa by chciał się do tej rozmowy włączyć? Bardzo proszę. Egidiusie. Ja muszę przyznać, że moja pozycja w procesie tłumaczenia nie była jasna. Krzysztof ostatnio dzwonił o formie pisania w tytule książki. Powiedziałem Baranowski, po polsku mówił Baranowski, a z politycki mówił Baranowski. I nie było jakiegoś wewnętrznego problemu dla niego. Krzysztof ten czas powiedział, nie, trzeba robić tak. Ja bym był może 60% za Baranowskiego, a 40% za Baranowskiego. Krzysztof i to książkę nie tylko o biskupie, tak, to książkę też o pojęcie Baranowskasie. Самоидентификации, повставание.
szwedzkiego i fińskiego elementu w powstawaniu nowoczesnego państwa Finlandii. Oni stworzyli taki cud zimą 1949-1940. Dwa elementy, które tak wyglądały, nie mogły porozmawiać. Dla Litwinów w początku XX wieku przykład na Finlandii był jasny. Tylko czy nie jest tak, że Szwedzi nie mieli w rękach Rosji? Może dlatego szwedzka mniejszość postępowała różnym sposobem w Finlandii? Bo oni zrozumieli, że mieć Finlandię taką potęgą formę, mogą mieć bardzo dobry partner i bumper względzie agresji rosyjskiej. Nie wiem, to jest bardzo, bardzo taka wolna hipoteza, ale myśleć o tym można, bo wiele razy, to jest dość często w historiografii litewskiej, dyskutować, jak to zdarzyło, że nie poszliśmy do i Szwecja była wolna. A kraj zachodni nie dysponował taką autonomią. I Królestwo Polskie też już było 1964 roku. Tak, tak, tak. Byliśmy w rynku. Ja tutaj panu powiem bardzo słowo, tak się nasunęło mi takie spostrzeżenie, jeżeli mogę, o tym na Panasie Baranowskasie i Antonim Baranowskim. Ja niedawno, jak 2 tygodnie temu wróciłem z Watykanu, gdzie byłem pod wrażeniem, pod urokiem ambasadora litewskiego przy stolicy apostolskiej. Tą funkcję pewnie teraz pani profesor Wajszywa. Proszę mi wierzyć, naprawdę. Ja sądzę, że pani profesor Jelena Wajszywa w ciągu co najwyżej 2 godzin wytłumaczyła, że Antoni Baranowski to jest Antona z Baranowska i w Watykanie ma pan Franciszka. Naprawdę, pani ambasador Republiki Litewskiej przy Watykanie to jest oblastka. Przepraszam, skończyć panu profesorowi, dobrze? Bo już długa, tak. Jeżeli pan pozwoli, dobrze, to teraz już. Jeżeli pan pozwoli, bo tutaj profesor Kulakowska skrzywał jeszcze jedną postać bardzo ciekawą, to jest biskup Maciej Wołoszewski. Tak się złożyło, że Antonas Baranowskas był jakby blisko związany, współpracował z biskupem Maciejem Wołoszewskim. Teraz jest moja książka do Jezusa Aleksandrowiczusa, którą ja w tej książce postrzegam się coraz bardziej jako historyka Kościoła. Jest jeszcze jeden biskup, który zasłużył się bardzo w Królestwie Polskim i który także wyszedł jakby spod skrzydeł biskupa Wołoszewskiego. To jest biskup Aleksander Bereśniewicz, nie wiem, czy on jest tutaj wspomniany w tej książce, czy nie jest, ale zachęcałbym bardzo do napisania także książkę biskupie Bereśniewicz. Dziękujemy. Widzisz, ile masz do zrobienia jeszcze. Ale wiesz, w pograniczu masz miejsce, tak? Nawet w Krasnogródzie dostaniesz się. Ale zdaje się, że profesor Szpoper też może być. Bo dotychczas zdaje się, że najlepsza książka na polskim języku idąca w tym kierunku byłaby Gente Lituana Nazione Lituana. I to jest Konstancja Skirmut przez profesora Szpopera. I czek taki napisana i
tylko czeka na jakieś cudy, żeby wyszło na litewskim języku z sporem, jak pisać nazwisko. Spieramy się, jest żywa tkanka języka. Język jest też funkcją bardzo żywą i dynamiczną. Ja nie chciałbym, żeby ta interpretacja tego, że on się pojawia w polskim brzmieniu, jaka Antana z Baranowska, była rozumiana jako wykluczenie jego części biskupiej. Tak? Bo tak historycznie rzeczywiście my to podkreślamy, że on się podpisywał jako biskup, jako weda się podpisywał Antoni Baranowski, a w ogóle jako biskup miał wizytówkę Antonius Baranowska, czyli jeszcze z łacińska. Jest ta wizytówka jego opublikowana tutaj w tej książce. Natomiast chodzi o to też, że my mamy żywą tkankę języka, tak? W Encyklopedii Brytanika jest Antanas Baranauskas, tak? W świecie. Dzisiaj moi przyjaciele Litwini wydają książki, bo to też przez długi czas nazwisko Czesława Miłosza w Litwie brzmiało Czesława Miloszec, tak? Dzisiaj w Litwie książki Miłosza wydaje się w brzmieniu Czesław Miłosz, tak? My naprawdę wykonujemy teraz jakąś pracę na pograniczu wspólną tutaj, która idzie z dwóch stron. I chcę, żebyście byli też Państwo świadkami czy świadomi, że tu się odbywa żywa kulturowa praca. Tak? To nie jest wszystko zamknięte w przeszłości i rekonstruowane tak, jak to było. Dokumenty historyczne nie o wszystkim dzisiaj stanowią. Prawda? To jest naprawdę żywa tkanka tego, jak my to pogranicze budujemy, jak się do siebie zwracamy, jakich nazwisk używamy. I to jest sąsiedzkie forum dialogu, które ten język właśnie też praktykuje czy ustanawia. I za tą debatę Państwu dzisiaj wspólną bardzo serdecznie dziękuję. I zapraszam Was.